Jeżeli ktokolwiek z Was potrafiłby zrobić mi fajne intro i outro, to koniecznie napiszcie do mnie na moim fanpage'u, link macie oczywiście w opisie. Tam Wam napiszę dokładnie, jak bym chciała, żeby to wyglądało. Cześć, witajcie! W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o tym, jak przebiegł mój ostatni tydzień. Z racji tego, że dzisiaj mamy niedzielę, a obiecałam Wam w każdą niedzielę publikować tego typu filmik, to właśnie to robię. Ogólnie na wstępie powiem, że cały mój ten tydzień oceniam na taką czwórkę. Było parę takich rzeczy, które chciałabym raczej ominąć, ale no po prostu jeszcze mi się to nie udaje. Widzę już różnicę na swoim brzuchu pomiędzy tym, jak było w poniedziałek, a jak jest dzisiaj. Z czego jestem zadowolona, ponieważ jeżeli dalej pójdzie tak, jak jest teraz, to będzie naprawdę spoko za te już 3 tygodnie, czy coś takiego. Śniadania u mnie wyglądały nawet spoko. Wiem, że raz sobie zrobiłam omlet. Pierwszy raz w życiu robiłam omlet. Z warzywami oczywiście. Wyszedł jak wyszedł, ponieważ z jednej strony był trochę spalony, z drugiej strony był niezbyt przypieczony, więc wyszedł całkiem źle. Starałam się utrzymywać mój dzień z posiłkami, śniadanie, obiad, kolację. Pomiędzy tymi posiłkami jadłam jakiś owoc, parę razy jeszcze potem po południu zjadłam jakiegoś loda, czy coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o gazowane picie, to wczoraj wypiłam kilka łyków gazowanej wody, której nie znoszę, ale nie było żadnej innej, więc byłam zmuszona do tego. Dzisiaj już na własną przyjemność, z racji tego, że były urodziny mojej cioci, zjadłam torta oczywiście, zjadłam ciasto, wypiłam też kolę i Sprite'a troszkę. Nie chciałam też dużo, więc potem już zaczęłam pić wodę. Generalnie moje ćwiczenia opierały się na tym, że przez parę dni robiłam sam 10-minutowy trening na brzuch z Melby. Z Chodakowską nie zdarzyło mi się ćwiczyć i wydaje mi się, że nie zdarzy to mi się, ponieważ wolę osobiście chyba jednak Melby. Nie wiem, jakoś lepiej mi się z nią ćwiczy. Wczoraj też robiłam z Melby 15-minutowy trening cardio, z którego jestem naprawdę dumna, ponieważ ja myślałam, że ja się poddam, że padnę i powiedziałam sobie już nie, nie robię tego, bo normalnie najzwyczajniej w świecie nie dam rady. Ale potem mnie coś tak chwyciło i stwierdziłam, że jeżeli poddam się dzisiaj, to poddam się przez każdy następny dzień. Dla niektórych osób może się to wydawać takie Boże Święte, co to dla Ciebie 15 minut, ale dla mnie jest to naprawdę wyczyn i ja jestem mega z tego dumna. Piłam też dosyć sporo wody, zawsze by ze sobą brałam butelkę wody. Staram się pić dużo wody, ponieważ też zdarza mi się na przykład rano nic nie wypić i potem jest mi strasznie słabo. Mam jeszcze do Was taką prośbę, jeżeli ktokolwiek z Was ma jakieś sprawdzone treningi na dolne partię brzucha, albo po prostu macie jakieś swoje sposoby, to koniecznie napiszcie mi o tym, czy na fanpage'u, czy tutaj w komentarzach, z tego względu, że chciałabym się też skupić na dolnych partiach brzucha. Podsumowując cały ten tydzień, w sumie nie było tak źle. Wiem, że już w następnym tygodniu się mocno spinam i zaczynam już naprawdę myśleć nad tym, co robię, zanim to zrobię. Oczywiście poprawię też się z ćwiczeniami, będę robić ich więcej. Też jak będzie mi pozwalał na to czas, ponieważ w Amsterdamie myślę, że nie będę miała też dużo czasu, ale ten tydzień może być bieżniowy, bardziej na serce, więc też to będzie może fajna opcja. Mam nadzieję, że to wideo Wam się spodobało, że po tym filmiku będzie Was też znowu więcej i część z Was znowu zacznie bardziej o siebie dbać. Na tą chwilę ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!